siostry zakonne, kochani rodzice, wszyscy uczestnicy tej liturgii eucharystycznej, a szczególnie wy, kochana młodzież, którzy za chwilę otrzymacie w sakramencie bierzmowania dary Ducha Świętego. Jest to wielkie wydarzenie, które całkowicie zmienia nasze życie, jeśli przeżywamy go z wiarą. I w ogóle jest dzisiaj bardzo ważne, aby wszystko, co się dzieje w naszym życiu, przeżywać z wiarą. Jeśli tej wiary nam brak, bardzo łatwo możemy się zniechęcić, rozczarować, czy też w jakiś sposób zniewierzyć. I to jest dzisiaj niestety, ale bardzo częste zjawisko. I coraz częściej słyszymy o tym, że wielu ludzi się zniechęca, czy traci wiarę. Dlatego to jest, myślę, że ważne, żeby uświadomić sobie, kim jesteście. Od momentu waszego poczęcia, poprzez urodzenie, poprzez sakrament Chrztu Świętego, wasi rodzice ciągle przekazywali wam wiarę. I dzisiaj tak naprawdę to jest ich wielka uroczystość, bo patrząc na was, widzą owoc swego życia. Nie tylko, że przekazali wam życie, że współuczestniczyli w twórczym dziele Boga, ale przekazali wam najważniejszy dar, który sami otrzymali, dar wiary. I to jest, myślę, że wielkie wydarzenie, kiedy możemy sobie uświadomić, że jesteśmy dziećmi Boga, czyli tymi, którzy mają niesamowite przywileje, z których niestety może nieświadomie, nie zawsze korzystamy. Kiedyś czytałem taką historię o emigrantach na końcu XIX wieku, którzy udawali się do Stanów Zjednoczonych, aby tam szukać lepszej formy życia, aby w jakiś sposób to życie swoje ratować. Wiele osób, które tutaj nie widziały już sensu, sprzedawały wszystko i za te może małe pieniądze kupowały bilet na te potężne promy, aby w sposób skromny, ale dotrzeć do tej Ameryki i tam zacząć nowe życie. I pewna rodzina nie miała wielkich zasobów materialnych, kupili skromne bilety gdzieś tam w tym niższym pokładzie tego statku, mieli jakiś prowiant ze sobą i tak przez kilkadziesiąt dni podróżowali. Podróżowali tym statkiem, prawie nie wychodząc z tego pomieszczenia, dlatego że czuli się, że są gorsi, że są biedni, że są jakimś tam drugim gatunkiem tej społeczności, która razem z nimi podróżowała. Kiedy już zbliżali się do portu i odważyli się w końcu wyjść i zobaczyć, zobaczyli, że w cenę biletu wchodziły też posiłki na tym statku, a oni przez kilkanaście dni niestety żywili się tym swoim skromnym, biednym prowiantem. Ta historia jest bardzo taka, może i bliska dzisiaj, bo mamy też dzisiaj bardzo dużo migrantów, czy ludzi, którzy cierpią wskutek tej wojny, która trwa na Ukrainie, którym często brakuje codziennego chleba, dachu nad głową. Ale ta historia przede wszystkim podkreśla, że jak łatwo dzisiaj pod wpływem tego świata możemy czuć się gorszymi, czuć się ludźmi drugiego czy jakiegoś jeszcze innego gatunku. Jak łatwo dzisiaj poddajemy się pod presję tego świata, który dzisiaj bardzo mocno promuje bogactwo, piękno, swoją siłę, swoją potęgę, a widzimy, że to wszystko tylko iluzja. Nawet te ponad 440 dni, które trwa wojna w Ukrainie, taka już w pełnym wymiarze wojna, pokazuje nam, że świat dzisiaj jest bardzo słaby i bezradny, że to, co promuje, nie jest prawdą. Dlatego, kochani, szczególnie wy, kochana młodzieży, jest to dla nas znak, abyśmy zrozumieli, że ta godność, którą mamy, jest największym darem. I my się nie musimy wstydzić, nie musimy się dzisiaj lękać. Popatrzcie, jak dzisiaj mocno jest wszystko postawione na lęk. Każda noc, nawet dzisiejsza noc, te alarmy nocne, one przede wszystkim mają jeden cel. Nawet nie tyle zniszczyć, zabić, chociaż i to się niestety dzieje, ile wszystkich trzymać w ciągłym napięciu i lęku. Dlatego Bóg bardzo wyraźnie nam mówi. I to jest dla nas dzisiaj słowo, dobra nowina, którą Bóg chce włożyć w nasze serca. Jeżeli mnie miłujecie i będziecie zachowywać moje przykazania,
Ja będę prosił Ojca, a innego da wam parakleta, czyli tego, który będzie zawsze was pocieszał. Kochana młodzieży, najważniejsze w naszym życiu, abyśmy ciągle żyli tą świadomością, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie tylko wiedza o Bogu, to nie tylko to, że to coś w życiu, żeśmy się wyuczyli, czy coś nam rodzice przekazali, ale to jest to osobiste doświadczenie Boga. I to, co dzisiaj jest największym kryzysem Kościoła, to, że ludzie nie czują miłości do Boga. A jeśli nie czują miłości do Boga, to nie są w stanie przyjąć Jego miłości. I to jest największy kryzys. Dzisiaj mówimy o wielu strukturach, o pięknie, o tym wszystkim, co w Kościele jest ważne, ale nie jest najważniejsze. I dzisiaj poprzez ten sakrament bierzmowania, który za chwilę zostanie wam udzielony, Bóg chce, abyście doświadczyli, jak bardzo was kocha, ale też i chce, abyście wy go pokochali. Abyście poprzez przyjęcie tych siedmiu darów Ducha Świętego, żebyście zaczęli nowe życie. Nowe życie, które będzie zawsze dla was takim życiem, dzieckiem Boga, kiedy zawsze będziecie czuli, że w każdej sytuacji Bóg jest tuż przy was, jest w waszym sercu. Bóg zawsze się będzie o was troszczył. Bóg nigdy was nie opuści. Każdy może was zdradzić, ale nie Bóg. Każdy może was zawieść, ale nie Bóg. I to jest najważniejsze. Tego nas dzisiaj też uczy, jak widzimy, historia, która jest częścią naszego życia. Wszystko jest zmienne, wszystko jest niestałe, wszystko jest bardzo takie relatywne. Jedyne, co jest stałe, to jest miłość Boga, Jego obecność. To jest ta miłość, która się ciągle przejawia w Jego Kościele. Dlatego, kochani bracia i siostry, szczególnie wy, kochana młodzieży, jak mówi nam dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana, kto ma przekazanie moje, zwróćcie uwagę, jak Jan formuje to zdanie. Nie mówi, kto zna przykazania, tylko kto ma przykazania, czyli ma włożone w sercu i zachowuje je, ten mnie miłuje. Czyli miłość nasza względem Boga nie polega tylko na jakichś słowach, uczuciach, czy jakichś tam czas od czasu spotkaniach z Panem Bogiem. Miłość, którą okazujemy względem Boga, jest bardzo praktyczna, czyli żyjemy i zachowujemy przykazania, które Bóg nam daje. Niech ta miłość będzie dzisiaj waszą radością. Cieszcie się, że Bóg was dzisiaj obdarza szczególnymi darami, darami Świętego Ducha Świętego. Cieszcie się i dziękujcie Bogu, że wychowaliście się właśnie w takich rodzinach, jakich przekazano wam wiarę, przekazano wam kulturę, tradycję, przekazano wam całe bogactwo, które jest już częścią waszego życia. Korzystajcie z tych darów. Cieszcie się, że możecie być właśnie teraz, tutaj, w takim gronie, w Kościele, w takiej wspólnocie, która za was się modli. To też jest wielki dar. Jeśli wiemy, że tak wiele osób pomaga mnie i tak wiele osób troszczy się o moje życie duchowe. Niech ten sakrament, który dzisiaj przyjmujecie, będzie przez was przyjęty z wiarą. I pamiętajcie, że jeśli otrzymujecie dary Ducha Świętego, to trzeba z nich korzystać. Jest tylko jeden warunek, kiedy te dary działają. Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Jeśli jesteśmy bez grzechu, w stanie łaski uświęcającej, możemy korzystać z wszystkich darów. Bóg nam udostępnia całe swoje bogactwo, jak kochający Ojciec. Jeśli grzeszymy, to potrzebujemy Jego miłosierdzia, potrzebujemy Jego oczyszczenia przez sakrament pokuty. I wtedy zaraz wracamy do tego całego bogactwa, którym zostaliśmy obdarzeni. Dlatego można powiedzieć się otwarcie, świat, w którym żyjecie, jest biedny, bo nie zna Boga, bo nie ma Boga. Wy jesteście bogaci, bo Bóg sam przychodzi do was i daje wam to swoje bogactwo, a przede wszystkim daje wam samego siebie. Amen.